Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj badanie pracy. Ja już nawet nie wiem, które to jest. No, jest mega ważne, wiadomo. Najważniejsze, myślę, jak do tej pory, bo z każdym kolejnym badaniem robi się po prostu coraz poważniej. Nie mam za bardzo czasu teraz się rozgadywać i też przyznam, że ochoty. Nie czuję się dobrze. Spałam dzisiaj jakieś 3 godziny. I dlatego, że no może nie, że się stresowałam, ale po prostu myślałam o tym. Było mi smutno, bo cały czas mnie bolą te kości. No ale też po prostu ogólnie ciało mnie boli. Więc to i tak psychicznie, fizycznie utrudniało mi to spanie. Chciałabym mieć już to z głowy, a przede wszystkim chciałabym już dostać wyniki i wiedzieć, na czym stoję. Ruszam. Zjadłam wcześniej, tam o 6:30 śniadanie i od tego czasu tak trochę mi niedobrze. Nienawidzę jeść tak wcześnie, no ale to była jedyna opcja, bo pewnie potem będę mogła coś zjeść. Nie wiem, zastanawiam się, o której w ogóle będę w domu, bo mam na 12:30. Nigdy nie odbyło się to dokładnie na umówioną godzinę, no ale najpierw jest rozmowa, tamto podanie glukozy, wenflon i tak dalej, i tak dalej. I potem się godzinę czeka jeszcze z tą glukozą, aż ona się rozprowadzi po organizmie i dopiero wjeżdżamy w tę maszynę, gdzie sobie jeżdżę, no i myślę, że też tam z pół godziny. Więc nie wiem, jeszcze powrót do domu, to o 16 może coś zjem, coś w ten deseń. No, czy się stresuję? Trochę. Nie jest na pewno taki stres, jaki miałam za pierwszym razem, dlatego, że po prostu ja nie wiedziałam wtedy, co tam się robi, jak to wygląda i tak dalej. Teraz wiadomo, że bardziej stresuję się wynikami niż tym samym procesem, tym badaniem. Chociaż też nie jest to nic przyjemnego i jak tam siedzę, to po prostu odliczam każdą minutę, żeby już stamtąd wyjść. Myślę, że odezwę się do Was już po. Może będę miała coś więcej do powiedzenia, no bo na razie to jakoś muszę przetrwać. Cały czas sobie powtarzam, że to minie, po prostu zaraz, za kilka godzin wrócę, położę się i nie wiem, nie mogę wtedy przybywać z córką, więc pewnie będę, nie wiem, coś pooglądam. Niech już będzie wieczór. Pan siedzi 5 metrów koło mnie i cały czas się patrzy, jak tu próbowałam coś powiedzieć i jest mi strasznie głupio, ale w sumie zobaczcie, jakie chmury w ogóle za mną. Może będzie padać? Kto wie, chociaż wątpię, chmury robią mi tylko nadzieję i potem nic z tego nie wychodzi, bo jest mega duszno. I tak już jest taka fajna pogoda, że wiecie, jest teraz godzina, ja nie wiem, 15 chyba, no i co prawda no, jest duszno, ale stanowczo można sobie spędzać czas na zewnątrz, więc duży postęp porównując do sierpnia czy lipca. Dzisiaj poszło tam bardzo szybko, wszystko zgodnie z planem, pacjent po pacjencie, nie było jakichś tam opóźnień, więc fajnie, naprawdę fajnie. Co ja tutaj tak cały czas zerkam, bo to jest coś, czego po prostu nie cierpię na Malcie. Ludzie mają gdzieś foteliki dla dzieci. W sensie w ogóle ich nie używają. Jak jeżdżą, nie wiem, ze znajomymi, biorą dziecko na kolana. Nieważne, czy to dziecko ma rok, dwa, pięć, dziesięć, bez różnicy. Taksówki, to nawet nikt się nie zapyta, czy jest może na stanie taki fotelik. Tylko po prostu wsiadają. Często też widać samochody, gdzie jest stanowczo za dużo ludzi. W tym po prostu upycha się dzieci, nie? I jak będzie wypadek, no to trudno. Te dzieci nawet nie są zapięte. Albo na kolanach, albo po prostu siadają obok na takiej o kanapie bez pasów. I wiecie, ja mam od razu przed oczami moją córkę, bo teraz właśnie wsiadają takie dzieci w jej wieku. Nie wiem, ile mogą mieć, z 2-3 lata. I tutaj naprawdę to jest zupełnie normalne i no nie, no. Wracając, to powiem Wam, że wszystko tam poszło ok, podali mi to. Na początku też
sprawdzają poziom glukozy i było wszystko spoko. Czułam się nawet nieźle, jak na to, ile spałam i co się ogólnie ze mną dzieje. Więc no nie narzekam. Ale powiem wam, że w poczekalni to aż łzami poleciała, bo siedziała koło mnie pani. I ta pani, z tego co zrozumiałam, od wczoraj ma Facebooka i to jest pani, myślę, że starsza od moich rodziców. I jej córka założyła Facebooka i pani się mnie pytała, jak włączyć. Ja nie wiem nawet, jak ona się nazywa na Facebooku. Wiecie, jak są na Instagramie, na przykład Stories, to na Facebooku co? To się nazywa? Historie? Nie mam pojęcia. No i że chciałaby to zobaczyć, bo że tam jej dzieci wstawiają, żeby ona też to widziała i wnuczka jej jakaś i tak dalej. I tak, to było takie strasznie przybijające, że ona mówi, że to jest jej jedyny kontakt właśnie przez telefon ze swoją rodziną, że oni wyprowadzili się, jedni tam, słyszałam o Londynie, ktoś tam we Włoszech, no tak czy siak, że na Malcie nie zostało ani jedno jej dziecko, ani wnuk. No i została tutaj, no nie wiem, czy sama, czy ma jakiegoś męża, czy siostrę, czy coś, ale bez tych dzieci i była taka załamana, bo też walczy z chorobą nowotworową i jakoś mnie to tak strasznie przybiło, bo mówiła, o Boże, no, zaraz się wzruszę, ale właśnie mówiła, że tych wnuków nie widuje przez to, że no, nie może ruszać się z kraju, no a jej dzieci pracują, więc nie mogą też tak sobie latać. I po prostu powiem wam, że ja tylko tak od razu wzrok w podłogę, nie, i tylko nie popłacz się, bo też sobie, wiadomo, ja takie rozmowy też przekładam na swoje życie, gdzie moja córka też jest kogoś wnuczką, prawda? I też nie możemy sobie latać tak, jakbyśmy chcieli, tak jak kiedyś lataliśmy do Polski. No moi rodzice też nadal pracują, więc nie mogą sobie u nas siedzieć nie wiadomo ile. I tak jakoś, no nie wiem, strasznie mi szkoda było tej pani, że wiecie, nawet w takich no bardzo trudnych chwilach, bo pani no wyglądała na słabą, nie ma po prostu jej dzieci. Ja nie mówię, że to, nie wiem, a te dzieci to są takie niedobre i tak dalej, no bo też mają swoje życie, tylko po prostu chodzi mi o to, że ta pani tak jakby bardzo, bardzo widać, że tego potrzebowała i cały czas po prostu patrzyła na te zdjęcia na Facebooku i one tam były w jednym albumie, no bo nie tylko na tych historiach, tylko też w albumie, nie wiem, z 5. I ona w kółko je przewijała, w kółko i coś komentowała, ale komentowała głównie po maltańsku, więc nie mam pojęcia, co ona tam mówiła, ale po prostu... Jeju, no tak mi strasznie się przykro zrobiło. Trochę odjechałam tematycznie, ale myślę, że jeżeli chodzi o badanie, to po prostu trzeba czekać na wyniki. Wiele nie zrobię, a też taka ciekawostka, chyba jeszcze o tym tutaj nie mówiłam, że postanowiliśmy pojechać do Włoch. Tak więc na kilka dni skoczymy do Włoch i trochę oderwiemy głowę, bo tych wyników i tak nie będzie na dniach. Trzeba poczekać tydzień albo dwa, więc... żeby się czymś zająć, no teraz nie mam żadnych nawet jakichś tam badań krwi, no po prostu nie muszę tutaj być, a mam zielone światło, bo moje badania właśnie krwi są super, odporność, w ogóle odporność po chemioterapii tak szybko mi się odbudowała, że to jest szok i cały czas się utrzymuje, więc no tutaj na pewno nie narzekam, no i na dobrą sprawę mogę robić co chcę. No ale nie ryzykowałabym jakiegoś teraz lotu, nie wiem, do Polski czy gdzieś tam na północ Europy, bo po prostu jest zbyt duża różnica, jeżeli chodzi o klimat, a Włochy to podobnie. Trochę chłodniej, ale podobnie. Więc dobra, ja muszę jakoś dotrzeć do domu, więc już się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie proszę kciuki za wyniki i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!